co weszło w nasze głowy, bo jest spełnieniem niespełnionych wciąż marzeń. Ojcze, ukoj nas. Ty jesteś naszym Bogiem, który dobrze wie, jak ukoj. I nie zwątpi już nikt. I nie zwątpi już nikt. Miewasz tremę przed koncertami? Zawsze. Jak z nią walczysz? Rozgrzewka. Po prostu. Jak się czuję rozgrzany, to a dobra, spoko, nie jestem w stanie, wiesz. To już wiesz, zawsze jest taka trema, ale jak nie zagram rozgrzewki, to mnie to, wiesz, to mnie zżera. Właśnie na warsztatach nigdy nie ma czasu na rozgrzewkę, nie? I to doprowadza, no, mocno do szału, bo za wszystko jest na ostatniej chwili na wariata, tutaj tego już, tutaj coś, dobra, gramy, cyk, nie ma czasu, tego, a tu wiesz, no, betonowy i a tu trzeba zagrać, nie? Tym bardziej, że to są warsztaty, że to ty jesteś, wiesz, na tym podejście i nie ma nikogo innego. Tak. Ile czasu potrzebujesz, żeby się rozgrzać? Jest to na pół godziny, tak minimum, nie? Są jakieś takie proste ćwiczenia, jedyneczki, dwójeczki. Ale na bazie, czy na przykład na kolanach, czy... Wiesz co, zawsze mam zawsze może ze sobą padzika. Ale stopy zawsze na glebie, nie? Stopami od zawsze ćwiczyłem na glebie, stwierdziłem, że jak jestem w stanie zagrać na podłodze to wszystko, no to na stopach będzie tylko łatwiej, bo wiadomo, dochodzi sprężyna, odbicie stopy, plus jeszcze naciąg, także można frunąć. Zawsze jest tak, zwłaszcza na mniejszym klubowym koncercie, takim chociażby jak dzisiaj, gdzie widzisz właściwie ludzi, jak grasz, że prędzej czy później wypatrzysz zawodnika, który przyszedł tam specjalnie, żeby patrzeć na ciebie. No to widzę zawsze tam. Czy w trakcie grania? Nie, mnie to motywuje akurat. Akurat lubię, nawet czasem lubię właśnie jak przychodzą jacyś perkusiści, to wtedy jestem tam, wiesz, spiętą dupę i zawsze gram dużo więcej dźwięków niż jest w piosence. To jest w ogóle ciekawe, nie? Gdzie normalnie, wiesz, jak wiem, że no widzę, że jakieś tam są oczywiście fani, widzę, że ten koleś na pewno gra na ramnach, ale to gram po prostu solidnie, ale jak są jacyś już koledzy po fachu, to zaczynam grać niepotrzebne rzeczy, nie wiem po co w sumie, ale wiesz, żeby tutaj nie grał, w ogóle grał prosto, o nie, tu już coś stopkę dołożę, tu już coś zamieszał. I się tak zamieszałem, że sobie tutaj paznokcie złamałem, nie? Bo chciałem tam coś przysięgować. Także no to... Chciałem jazza dać jakiegoś. No tam chciałem, nic z tego nie wiesz, tylko kraj się polało. No, ale jeszcze. A jak się przygotowujesz do sesji nagraniowych? No to już jest bardziej skomplikowane. Bo grasz raczej muzykę, która wymaga przygotowania, nie? Tak. Znaczy, ale... ja przynajmniej postrzegam, wiesz, muzykę blastowaną w ten sposób, ale mogę się mylić, nie? Może tam jest miejsce na improwizację też. Jest, wiesz co? Może powiem ci tak mocno nad blastami to ja nie siedzę, nie? Mhm. Te rzeczy, wiesz, jakoś tam idą, nie? I tak zawsze trzeba te bębny edytować, no. No umówmy się, no wiesz, to ciężko tak zagrać, żeby wszystko było idealnie, no. Trochę to mnie to... użyło. Myślałem, że tylko ja muszę edytować. Nie. Wiesz co, oczywiście też na tym pracuję, ale głównie moja praca to jednak się skupiam, wiesz, na aranżacji, nie? To mogę, wiesz, mogę zrobić najwyżej tych podejść 20, no w końcu się jak któryś tak wejdzie, nie? No bo jednak, no wiesz, no mówię się, no wiesz, no gram dużo ogólnie, no to wiesz, jakiś tam ten poziom jest, oczywiście, no chciałbym, żeby grać idealnie, perfekcyjnie, no ale wiesz, no też chcę mieć, wiesz, jakieś, trochę jakoś odskoczyć osobno, chcę mieć też prywatne życie, nie? Jasne. Ja nie jestem aż takim świrem, nie? Znaczy jestem, ale nie chcę być, po prostu czasem sobie, dobra, nie można, kurczę, trzeba mieć kogoś odskoczyć, wiesz, nie można, wiesz, zwariować, nie? Spokojnie, wiesz, no... Nie jesteśmy sami, no. Wiesz, no są te narzędzia, no kurczę, dlaczego mam z nich nie korzystać, no. Bardziej wolę, wiesz, zaskoczyć słuchacza czymś, jakąś fajną zagrywką, także jeśli się przygotowuję, to wiesz, to... No to siedzę nad tym i myślę, kurczę, jak tu zrobić, żeby było z takiego oczywistego riffu zrobić coś, wiesz. Tylko to nie jest tak, że ja chcę zagrać, wiesz, w zasadzie, żeby pokombinować jak Thomas Hacker z Meszugi, czy tam, czy...
No nie wiem, teraz mi akurat nie przychodzi na tam ktoś do głowy. No nie wiem, no są tam różni tam magicy, że wiesz, jest prosty i tam wiesz, osiem rąk, wiesz, nie o to chodzi. Jasne. Coś takiego, co wiesz. Polias albo ktoś taki. Chociaż to pewnie wywołałem nazwisko, które jest ci jakoś tam bliskie, nie? No jest mi bliskie, no z Jorgoszem jesteśmy tam kolegami, znamy się i zawsze jest fajnie. Ale właśnie ja czasami wolę zagrać prosto, ale trudno, ciężko to wytłumaczyć, wiesz co? Mnie na przykład strasznie mi się zawsze podobało, jak grał Vinny Colaiuta na przykład. Tak naprawdę jak się tego słucha, tak na pierwszy rzut ucha, to jest wiesz, no w sumie wiesz, jedzie, nie? Główka się tam buja, wiesz, można tam z przytupem, ale potem wiesz, bierzesz pałkę i chcesz to zagrać i się nagle okazuje, że... Niekoniecznie. No jednak nie. To ja właśnie w tą stronę chcę iść, nie? Żeby bujało, ale wiesz... Jak już ktoś zna temat, o kurczę, to nie jest tak takie proste. Jednak chłop posiedział, pomyślał, nie? Także mi bardziej chodzi na takie, że na takimi rzeczami pracuję, nie? Bo resztę, wiesz, no do te blasty no, mogę klepać, a i tak, wiesz, no jak zaraz wyjdzie z tego, no to tam w miesiącu tak się, jak się nie nauczyłem przez te lat, no to się w miesiącu nauczę. Oczywiście ćwiczę to, bo chcę być, wiesz, w dobrej formie, nie? Ale głównie raczej myślę nad tymi aranżacjami. Mówimy, to jest jakaś partia twoja własna, o której możesz powiedzieć, to jestem w 100% ja, albo z tego jestem naprawdę dumny. No właśnie nie. No jeszcze nie. Jest parę takich już rzeczy, które widzę, że... Czy widzę, no słyszę, no i tam parę ludzi powiedział, że to jest takie już... Coś tam się, wiesz, coś się kluje, nie? Coś tam jakieś takie tam już... Gdzieś tam daleko, wiesz, coś tam widać, nie? Nagrał 100 płyt i żadna mu się nie podoba. Nie, no, ale wiesz, no, coś tam się pojawia, no. Nie wiem, no, mam nadzieję, że już za 10 lat, no, już tam coś będzie już, wiesz... Ale to dobrze, bo jest nad czym pracować cały czas. No, jest. To jest dla mnie bardzo ważne, mieć coś takiego, wiesz, na zasadzie, że grasz... Żeby coś robić, nie? No kurczę, to podstawa. Stwierdzisz, że wszystko jest zrobione. No nie, no to wtedy, no to już tylko się położyć do grobu. Tak. I jak ewoluował twój zestaw, to znaczy jak doszedłeś do takiego ustawienia, jakie jest? Bo jest dość indywidualne. Nie? Oczywiście poza tym, że dwie centrale, wiadomo, że tam powiedzmy ze trzy raki z przodu i tak dalej. Więc to, znaczy tak, no ten zestaw to też troszeczkę cały czas się zmienia w zależności z kim gram. Nie? Ogólnie moją taką bazą zawsze, jak rozstawiam beny, na przykład nie wiem, jadę na trasę z Dimo Borir, dostaję zestaw na trasę. No to przede wszystkim zaczynam stopki, to jest moja taka baza, stopki i werbel. To jest taka baza wyjściowa, znaczy najpierw sobie ustawiam stopki. Znaczy no wiadomo, no, najpierw siedzenie tak naprawdę, no. Siedzę sobie to wysokość, patrzę i sobie stukam na glebie, potem sobie dostawiam te stopki, czyli wszystko, i potem wstawiam werbel. No i tam sobie gram jakieś takie tam przybitki z tym werbelem. Siedzi. No to potem zaczynam budować resztę, nie? Ale to cały czas to się zmienia. Kiedyś na przykład, wiesz, no siedziałem bardzo wysoko, się jesteśmy jak przy barze. Teraz oczywiście też siedzę wysoko, no bo jednak to ułatwia granie szybkie na stopach. No ale troszeczkę jednak siedzę niżej, bo przez to, że siedziałem wyżej, to strasznie się garbiłem. No i oczywiście bóle kręgosłupa. Teraz jest lepiej, bo siedzę troszeczkę niżej, także jestem bardziej wyprostowany. No ale jednak wciąż wysoko, dla wielu bębniarzy, no to bardzo wysoko. No ale werbel mam dużo wyżej. Od długiego czasu już po prostu no po prostu gram to wolne rzeczy gram z rimshotem. Kiedyś byłem kiedyś miałem taki, tak sobie myślałem, że gram blasty, gram wolne rzeczy, ale wszystko powinno być na jednym takim, wiesz, na jednej dynamice, na jednym poziomie. Ale potem tak po którejś trasie tak szczególnie mnie jeszcze do tego namówił taki bębniarz z zespołu Cryptopsy z Kanady. Flo Mounier mówi, Darek, no to fajnie, że wszystko grasz na innym poziomie, bo rzeczywiście te blasty są na tym samym poziomie, jak grasz wolno, ale to, no ale zobacz, to jest takie, kurczę, no nie ma w tym muzyki, nie? Ciebie, no wiem, że na mili to można nie, tak, tam mówi,
niech cię poniesie ten wolny riff, tam zagraj tego ripshota, połam te blachy, no. Wiesz, no niech to zagra, no fakt, że potem ten blast będzie ciszy i ten, ale i tak, no i on oczywiście tak grał, i mówię, kurde, no rzeczywiście, no. Tutaj no blast siada, no ale to i tak to wiesz, i tak to no naprawdę tam prało, no ale potem jak wróci na wolne, to tam, no to tam Andrzej jest za ucha taki, że masakra, nie? I stwierdziłem, kurze, no w sumie to ma sens, to, no, to jest jakieś, jest więcej muzyki w tym całym takim typowym blastowaniu, bo to nie są, wiesz, bamy wiesz, takie nudne to się robi. A tu jest, wiesz, bo chcesz tego blasta przez to, że grasz wolno, że chcesz grać jeszcze mocniej, to jest taka troszeczkę walką, tam się tak fajnie buja, jest jakiś taki specyficzny groove się tworzy, potem jeszcze, wiesz, tutaj wszystko leci mocno No i w sumie to mnie urzekło, także zacząłem grać właśnie, chciałem grać tym, no to oczywiście wiadomo, werbel w górę, nie? No to my to tak naprawdę staram się mieć tą pozycję na wszystkich tomach, w sensie pozycję rąk tą samą, no. Blachy też trochę ewoluowały kiedyś, no teraz chcę mieć po prostu, wiesz, tak dwa krasze, tak wiesz, przed sobą, jako nie? Jako bazę, nie? Tam z Dimu tam używałem czwartego toma, ale go teraz, wiesz, wygoniłem po prostu, bo chcę mieć hi-hat na tej pozycji, na której powinien być hi-hat. Czyli zaraz po prostu, wiesz, padał od hi-hatu, żeby był po prostu, wiesz, zaraz przy stopie. No i wiesz, nie gdzieś tutaj, tylko normalnie tutaj, wiesz, także trzy tomy z przodu. No floor tam, tu teraz akurat z lewej strony mam tego floora 18, na zasadzie takiego gong basu, no nie wiem, takiego, wiesz, takiego suba, coś takiego, no. Czyli nie stosujesz 16-18? Nie, wiesz co, bo za dużo trzeba, wiesz, no, jakoś nie umiem, no. Chociaż grałem tak, ale tak naprawdę tej 18 co tam gdzieś tam czasem usnęłem, a teraz więcej gram, bo przez to, że jest tutaj bliżej, można fajne jakieś różne takie, jakieś nawet młynki fajne porobić. Także ta baza taki, wiesz, no i tam ride też tam w miarę wysoko pod kątem, no i te czajne po bokach. Drugi hi-hat też, no jednak to, no jednak fajnie, myślę, on jest taki zawsze bardziej zamknięty, zawsze jest mniejszy rozmiar, no jakiś, żeby zaakcentować jakieś tam tematy. No i w zależności, czy gram z Dimu, czy gram z Besają, to zawsze mam jeszcze dwa rajdy, nie? Bo tam jest jednak dużo takich jakichś dziwnych przelotów, nie? Mhm.